Moi drodzy, od jakiegoś czasu piszecie mi cheaterzy na serwerze StareCPL. Nie! Dzisiaj mam udowodnię, że nie. Co, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie lajka, jeżeli chcecie sprawdzanie, bo dawno nie było, bo chyba miesiąc temu był ostatnio, więc sorry, będzie, okej? Okay? Jak bijecie 2500 lajków, to wam zrobię nawet maraton z tej serii, więc zostaw se lajka, zostaw se subskrypcję, bo wbijam 100 tysięcy subskrypcji. Proszę, daj mi to wbić, proszę, naprawdę, bo będę tak robił i oczopląsu dostaniesz, serio. Subskrypcja zostawiona, zarąbiście, lajk zostawiony i w komentarzu napisz swój nick, to ci rozdam rangę. Ale uwaga, na czym teraz ci tę rangę rozdam? Oto jest pytanie. Ponieważ, moi drodzy, jeżeli widzieliście wczorajszy film, chyba, bo wrzuciłem, jeszcze nie wiem, to startuje nowy serwer, nowy projekt. Playcash.pl jest to serwer Cashblock. I moi drodzy, zostawiłem ankietę kiedyś tam, że 7000 głosów i 700, prawie 8, że 72% jest na tak, że chcecie serwer Cashblock, więc zrobię wam Cashblocka. Jeśli nie będzie to scam, no nie będzie raczej. Nie no, kradnę was na wszystkie pieniądze, z logiki. Także moi drodzy, bez kitów, wbijacie jutro o godzinie 18, playcash.pl, IP macie na ekranie, wbijcie swój nick w komentarzu, tam może rozdam jakąś rangę albo z 10 zł. No zobaczymy. Chyba że chcecie na starym C, to też wam rozdam. O, i w ogóle dużo będzie się działo teraz, więc naprawdę obserwujcie. Moi drodzy, ja nie wierzę, że są cheaterzy na starym C, ponieważ ja tutaj, prawda, wierny właściciel, bardzo pracowity, tak jak zawsze, wiadomo. Staram się, żeby tych cheaterów nie było, wiadomo, codziennie siedzę, sprawdzam. Taki właśnie jestem. Moi drodzy, PvP pokrzywka. Pytanie, czy on może mieć cheaty, moi drodzy? Wydaje mi się, że oni coś tutaj kombinują. Czyżby to był najgorszy typ cheatera w Minecraft, który w tym momencie będzie testował, z ilu kratek może bić? To jest możliwe. Ty, widzowie, a w ogóle mam jeszcze pomysł do tego playcasha, żeby nagrać fajny film, widzowie, dobra, sprawdźmy go w ogóle sobie. Żeby nagrać sobie film, na przykład Zęciak versus Szymbor, nie wiem, i ile wykopiemy na czas, albo test, na przykład, czy lepiej jakby na tym serwerze dropić, czy na jakimś innym, no, czy w ogóle, no. Jak chcecie takie rzeczy, lajka, zostawcie w komentarzu i napiszcie. Rapisz mu, widzowie, zapraszam na DC StareCPL. Ciekawe, czy wejdzie. Raczej nie, bo są to niesamowici gracze, którzy nie wchodzą. Nie no, wydaje mi się, że on ma cheaty, serio, albo ma lagi, no ma chyba z 1000 pingu, patrzcie co on odwala. A, o, są to cheaty, o tak. Jakaś w ogóle Klaudyna pogodowa mnie cały czas pisze, Zęciak, czuję, jak mnie nie sprawdzisz, masz małego. Nie no, nie wytrzymam zaraz. Ej, serio, zaraz ją sprawdzam, ją wyjaśniam, bo normalnie, no nie wytrzymam, nie? Wbił, widzowie, na kanał kiś, ja to Cheater XD. Siema. O, siema. Jaki masz nick w Minecraft? PvP w Sikrykowalora. Ta, to napisz, że 2-3 rzacie, bo ci coś nie wierzy. No i git, masz ani deska? Co? Masz ani deska? Mam. To podaj ani deska. I jak najbardziej, prosiłbym o podanie go w tym momencie. Ja włączam. Dobra, włączam się, mówi, jakby co. No, dzięki, ja widzę. Dobra, widzowie. Jest? O nie, jest to mój widz, a chciałem mu coś zrobić złego. Ale nie będę. 4-5-7. Ja ze przepiszę. 4-5-7. A, czyli że masz cheaty? Nie było. A można by nie było dostać bala? Ja widz. A, kurczę, jesteś widzem i masz cheaty, stary. To jakim ty jesteś widzem, stary? Jak ty to sobie wyobrażasz w ogóle? Zaakceptuj to połączenie. Pomyślimy, co da się zrobić. Ma. Dobra, słuchaj, stary. Akcja wygląda w ten sposób. Jesteś na munie, tak? Na cheatach. Ma. Dobra, zrobimy tak. Słuchaj, stary. Bo ja dzisiaj mam odcinek taki, że tępię cheaterów. Że po prostu im się aż odechciewa po prostu żyć, nie? Więc robimy tak. W tym momencie ja ogólnie gadałem z ziomkami ważnymi od Minecrafta, wiadomo, wiesz. Jestem youtuberem, takie kontakty, no. Wiesz. Gadałem z właścicielami normalnie Minecrafta, z Noczem. I on mi powiedział tak: jeżeli ktoś cheatuje na twoim serwerze, masz prawo zrobić tak: usuwać kropka Minecraft. Więc usuwamy kropka Minecraft. Nie. Skończ grać Minecrafta, bo się nie opłaca, jeżeli masz cheatować. Nie, a nie będę. Ja mogę tego nawet odinstalować, a nie odwinię. Odinstaluj Minecrafta, stary, to nie ma sensu, stary. Cheatujesz, stary. Nie. No naprawdę, stary. Do tego kazali zrobić coś takiego, że jak wejdziesz w przeglądarkę, wejdź w przeglądarkę jak najbardziej. Proszę, nie. Wejdź w przeglądarkę. Nie. I teraz musisz, stary, zrobić coś takiego. Już ci mówię. Poczekaj, bo nic nie działa. Czy mogę pisać? Wpisujesz Malti i musisz, stary, bardzo ważną rzecz zrobić. To jest rzecz, która była obowiązkiem, żeby nie zostać, że tak powiem, deklasowany. Wiesz, co chodzi? Deklasowany, no. Z Minecraft. To jest jedna rzecz, która może cię obronić. O. Musisz wziąć te zdjęcie z szampanem, zapisać je, rozumiesz? To nie są moje żarty, to nie są żarty ogólnie, nie? To nie są żarty. No, co? Poczekaj, bo nie mogę tego włączyć. I teraz, stary, ustawiasz to jako tło pulpitu, żeby zawsze pamiętać, kto jest stróżem i szefem. Co? Szef! Szef Malti! No. Trzymaj się, wariacie! Okay. No, zostawiam cię, nie cheatuj. Dzięki. Na razie. Na razie. Ja pierdziel. No widzowie, jest jak jest, niestety trzeba go zbalować. Życie jest jakie jest, ja tego nie wybieram, nie? Normalnie szef mi tak kazał.
Nie, no dzisiaj normalnie wkurzam, będę normalnie tępił czterów, nie? Dzisiaj normalnie mają przerąbane, naprawdę. I love 60. A ty czekaj, bym sprawdzić tą Klaudynę waloną. Znaczy, nie waloną. Znaczy, no, kocham cię, Klaudyna, jesteś super. Klaudyna Pogodyna, moi drodzy. Jestem pewny, że to jest chłopak, ale nic się nie dzieje, wiadomo. Będziemy do niej mówić kobieta. Klaudyna, zapraszam na dc.staremc.pl. Masz 3 minuty. Zarąbiście, widzowie. Już nawet napisałem, że wbijam. No to jest niesamowite, widzowie. Takich, za takich widzów walczyłem. Nie no, widzowie, aż sobie raz, naprawdę. Wiecie, jak mi psychika siada, naprawdę. Zostawcie lajka i subskrypcję i komentarzu swój nick, no. To może wam rozdam coś, albo was pobanuję wszystkim, no nie wiem, zależy od humoru, nie. Mi się wydaje, że to jest dwubiegunowość. Dobra, wbija Klaudyna. Halo, halo. Bo generalnie piszesz, że masz ten, dam cię sprawdzić. A masz mikrofon chociaż? Nie słyszę nic. Nie słychać cię. No to fajnie. Nie słyszę nic, wbiję z kompa, czekaj. No dobra. Ja nie wiem, ci ludzie, co na czym ona wbiła? Na mikrofalówce czy na czym? Przyznam szczerze, to jest widzowie niesamowite. Nie, to jest naprawdę widzowie niesamowite, z czym ja tutaj się borykam, tak? I dlatego nie, dlatego ostatni odcinek ze sprawdzeniem był miesiąc temu, bo psycha siadła, psycha siadła. Halo, no nie słychać cię, wiesz? Nie słychać cię, cholera jasna. Nie, no ja nie będę, jak nawet nie mogę z tobą gadać, to mi się nie chce nawet cię sprawdzać. Wypuszczam cię, nie wiem, nie pisz do mnie. Dobra. Nie, no widzowie, to jest niesamowite. Piszę cały czas, że sprawdźmy i na końcu jeszcze mikrofon nie działa. Dobra, ty widzowie, jakiś Peter chłopie wyzywa tutaj strasznie potężnie. Sprawdzamy go, jak najbardziej. Hejterów też sprawdzamy, wszystkich sprawdzamy. Chcecie się bić, to będziemy się bić. Nie no, coś się żartuję. Ostatni hejter, którego sprawdzam, to będzie on. Serio. Ty, ziomek normalnie lognął, czajcie? Nie, a dostał bana. No nie, no ja go chciałem sprawdzić. Ja nie mogę z tych ludzi, co piszą, że mają cheaty. Jestem pewny, że nie mają tych cheatów, nie? Ale napiszą, że mają cheaty. Ale no dobra, sprawdźmy, jak najbardziej. To jest najgorszy typ cheatera, który nie ma cheatów, nie? Ja już wolę, żebyście mieli te cheaty i napisali, że macie cheaty, bo to jest niesamowite, nie? Widzowie, wiecie, co jest najlepsze? Ci ludzie, którzy wchodzą na kanał sprawdzania, bo myślą, że ja tu wejdę, nie? I ja nie wiem. Najlepsze jest to, że dodaliśmy do regulaminu takie coś, że nie można siedzieć na kanale sprawdzania i można zbanować za to. Więc widzowie, banujemy. Cieba. Jesteś sprawdzany? Nie, chciałem. No, ale mogę mnie sprawdzić, jak nie, coś, no bo za to jest ban, nie? Więc nie wiem, stary. Za to znaczy, jest ban właśnie. Może mam cheaty, może nie mam. A, rozumiem, stary. No to może masz bana, może też nie masz. Możesz sprawdzić, możesz nie. Trzymaj się. Ja nie wiem, na co oni liczą mnie, naprawdę. Siema. Siema, Zęciak. Jesteś sprawdzany? Nie, siema. A, ja fan. Bo muszę banować takich ludzi, bo blokujecie kanał sprawdzania. I ja chciałem powiedzieć, że ja fan. No to dzięki, kocham cię, to miło. To wyjdź, to nie widziałem cię, wyjdź. Dobra. Ja pierdziel. I oni cały czas tak wchodzą, nie? To jest najlepsze, to jest niesamowite, naprawdę. I ja nie mogę przez to sprawdzać ludzi, nie? I no to jest niesamowite. Okej, Klaudia napisała, że już jej mikro działa, zobaczymy. Halo. No, jestem już. Jesteś sprawdzana, tak? No, tak. No dobra, wyzywałaś mnie, to będziemy cię sprawdzać. Podaj Ani deska. No czekaj, już włączam. Git. Już sprawdzam dwie osoby naraz, więc będzie ciężko. Chociaż ten Kai sobie też nie radzi w sumie. No jest jak jest. Dobra, widzowie, ja nie wiem, jednak się pomyliłem, to jednak znaczy dziewczyna. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się. Pierwszy raz w życiu. Dlaczego dziewczyna? Nie, myślałem, że jesteście ogarnięte bardziej podać? Dziewczyny. Ani na PW, no. Nie no, widzowie, no przecież jeszcze. O, i ten Kai sobie jeszcze wyszedł. Już no, niesamowite. Dobra, widzę, panuje tego Kai 20 i sprawdzam tę Klaudynę, za czym co powiem. Halo, dobra, sprawdzam cię. Podaj, a dobra, już się łączę. Musisz mi dać tego. Klawiatury mieszka, przyznajesz się, czy nie masz cheatów? Czy po prostu chcesz być sprawdzana, bo tako? Sprawdzana, nie mam cheatów. No to po co tak, no? Nie, no to za to musisz coś zrobić. Nie wiem, musisz coś wymyślić, bo nie jest łatwo, naprawdę. Bo ja normalnie widzisz, jaki czas marnujesz dla szefa. No nie wiem. Jest ciężko, naprawdę. Co? Przepraszam, szefie. Dobra, daj tego. Daj, ja cię sprawdzam, serio. Muszę cię sprawdzić. Muszę to sprawdzić! Co? Kurwa! Nie ruszaj nic. Niczym. Kurde, zaraz się uda. Nie za tapeta. Podoba mi się. I teraz tak. Jedyne co można zrobić, to. Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, serio. Możesz kupić Uzi Clickera. O! Albo nie, mam pomysł, czekaj. Zrobimy tak. Spoiler dla ciebie. Dodaję ci serwer nowy. Playcash.pl. I tutaj sobie graj w piątek o godzinie 18. No, trzymaj się. Miałam zamiar. Na razie. Jestem stulejarzem, to jest dziewczyna, normalnie bym ją zbanował, okej? Okay? Przyznajesz, widzowie, nie hejtujcie mnie, no jestem stulejarzem, okej? Okay? No z porządku. Dobra, widzowie, jakiś SWWA, jakiś niby cheater. Zobaczmy, czy ma cheaty. Wydaje mi się, że nie. Nie, no widzowie, nikt się nie świetla, dziewczyna, wy piszecie, że cheaterzy są na serwerze. Nie ma żadnych cheaterów. Widzowie, wiecie, ile administracja sprawdza? Tak, już mówiłem, że 19 lutego, tak? 19 lutego nowa edycja Mega Drop 1.8 na starym C.
To będzie, jak nie powiedziałem. Możecie dać w komentarzu taki znacznik, żeby wiedzieli. Ty w ogóle jakiś zajęciach ma cheaty. Jednak kurde ma cheaty ktoś. Nie, no i typ myśli, że co? I typ myśli, że zaraz bana jest, on dostałby go automatycznie przecież. To jest, widzowie, najgorszy typ cheatera w Minecraft. To jest najgorszy typ. Nie to, że zostawił nikt zajęciach ma cheaty, będzie cheatował, żeby tylko... Nie wiem po co. Nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Nie, typa teraz wyjaśniamy, nie? Typ ma przerąbane tak naprawdę. Szczerze, typ ma w tym momencie przerąbane. Lepiej, żeby wyszedł sam z tego serwera, bo normalnie usunę mu komputer, nie? Normalnie, serio. Halo, to ty jesteś? Zajęciach mam cheaty? Halo, halo. Jeszcze się odzywać nie będzie, widzowie, zmutowany mikrofon, baj się nie będzie odzywać, to jest niesamowite. Ej, stary, jesteś? Bo cię muszę sprawdzić, musisz się odzywać. Mikrofon odcisz. Na dole mam. Jest, no jestem, no. Gi, to ty jesteś w zajęciach mam cheaty? Tak, no. Napisz jeden, dwa, trzy na czacie. Czekaj, napisałem. Dobra, dawaj indeska. Ja wiem, że masz cheaty, stary. Masz przerąbane. Podaj indeska. No wiesz, czekaj. Podaj indeska, stary. Szybko, szybko, stary. Już ci podaję. Chyba, że robisz jakieś dymy w tym momencie. Normalnie skaczesz z okna, bo normalnie zaraz ja wyskoczę przez ciebie. Ktoś musi skoczyć. Ja. Poczekaj. Dobra, niech będzie. Dobrze, że nie ja. Bo bym serio skoczył, już nie daję rady, nie? Nie, no widzowie, on chyba serio skoczył. Halo, jesteś ty. Będziesz jeszcze sprawdzić muszę, jeszcze nie skacz. Ale już skoczyłem. A, no to jak już skoczyłeś, to już po tobie. Dobra, dawaj indeska. Ale ja nie mam, muszę pobrać. Dalej, dalej, pobieraj, nie ma czasu. Ale poczekaj, bo ja muszę długo... Musi mi się długo pobierać, bo mam słaby komputer. No stary, jak masz słaby komputer, jak... No nie... No ścinam im, no, ale jak ci się może ścinać komputer, cóż to jest tylko AniDesk, to jeden mega ważny. Mam 10 FPS-ów, poczekaj chwilę. To wyrzuć komputer, po co ci taki? No dobra, tego wyrzucam, poczekaj. No i git. Nie, no dobra, dawaj tego AniDeska, szybko, nie ma czasu, serio. Czas antynowy, ograniczony. Daj mi pobrać. No to jak możesz nie mieć AniDeska? Normalnie. Ja pierdo. Co tam się działo? No wyrzuciłem komputer. No to właśnie słyszę. Widzę, że tam chyba na kogoś upadło. Ostro. Dobra, no stary, to prawda. Daj, Ani. Dobra, pobieraj to szybciej. Czekaj. Widzowie, ja z takimi ludźmi mam 2500 lajków. Nie, nie przekupicie mnie inaczej. Masz? Nie, nie nagrywam. Sprawdzam dla Beki, bo to moja praca. Admini nie sprawdzają, to ja muszę. Jest jak jest. O nie, czekaj, wywaliło mi coś, czekaj. O nie, jesteśmy zgubieni. Już mało zostało. 10 sekund. Jasne, tak, jasne. Pokazuję. Widzowie, napiszcie komentarz. Wspieramy cię w zajęciach, jesteś super czy coś, bo no już ciężko, ciężko. Antydepresanty już biorę, widzowie, przez tych widzów. Ej, halo. Halo. Ej, halo, 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 słyszysz mnie? Halo. Mam cheaty, mam od Maltiego, no nie? Mam cheaty od Maltiego, jest najlepszy. Cheaty Maltiego, wiadomo, jasne. No, nie, od Maltiego, najlepszy, najlepszy od Maltiego. To nie, to nie banujemy, dawaj deska, dalej. No, ale ja mam cheaty od Maltiego, najlepszy. Stary, nie ma czasu, stary, podaj deska, stary, jak masz. Ale naprawdę mam cheaty od Maltiego. No spoko, stary, my je nawet od mojego starego, no. One są takie dobre, że ty ich nawet nie znajdziesz. No dobra, to dawaj, Ani. Malti je tworzył własnymi rękami. Ja wiem, Malti to szef, podaj Ani deska. Ale nie mam go. No to przecież powiedziałeś, że bo pobierzesz. Bo go usunąłem, no, no ale to... go usunąłem. No to jesteś chory psychicznie, czy chory psychicznie? Obydwa. No właśnie wiem, no proszę, podaj mi go. No ale ja go nie mam. Nie, no ale jak nie, no to, no, ale czy ty nie rozumiesz, że wystarczy go pobrać, kliknąć w... Nie, pobierz! Ale jak? Pobierz! Ale jak? Jednak skaczę z tego okna. Na razie. Dobra. Pierdolę. Nie robię. Koniec tej serii, nie? Kończę tą serię, no przecież nie da się wytrzymać. Podaj Ani deska. Proszę cię. Czyli nagrywasz, bo jak kończysz serię, to nagrywasz. Dobra, nagrywam, nie? No podaj, tylko podaj, no. Proszę. No ale po co? Jak mi się nie chce. To dostaniesz bana. Okej, przykro. Co? Przykro mi bardzo, że dostanę bana. Czyli ale co? I tak. Nie chcę. No być mogę dostać bada, ale no Malti mi pomoże w tym. Znaczy, ale czym ci Malti pomoże? Malti nie gra na tym serwerze. Znaczy Malti mnie odbanuje, zobaczysz. Bo to jego cheaty. Nie, nie. Nie wytrzymam. Masz perma. Okej. Na IP. Dobrze. No. Ale i tak nie gra. Ale i tak wejdę jakoś na was serwer. Kurwa mojego brata. Nie, odchodzę. Dobra, wywalał komputer, co mnie zbanowałeś. Wywalam. Ty też wywalaj. Naura. Dobra. Nie no widzowie, zabierzcie mi tych ludzi, zabierzcie mi ich ode mnie, no. To tyle z tego odcinka. Zostaw lajka, subskrypcję.
Psychai Sitting. Jutro o godzinie 18 playkesz.pl też se wejdź, starence.pl, nowa edycja Megadropa i 19 lutego o godzinie 18 też wejdź i w ogóle będzie dużo teraz się działo, więc oglądajcie moje filmy. Na razie, koniec. Utnijmy ten film montażysta w takim jakimś, wiesz, dziwnym miejscu, na przykład, że tak, to no...